Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku, tak jak każdy mnie prosił, wszędzie gdzie tylko mógł, Mandy, nagraj coś o Pet Simulator 2, powiedz co będzie w kolejnym update'cie, czemu nie nagrywasz Pet Simulator 2? No i tak, w końcu jest odcinek z Pet Simulatora 2, nie grałem troszeczkę w peta, troszeczkę petów udało mi się nowych zdobyć, nadal mam ich bardzo mało, większość rozdałem. No dobra, drodzy widzowie, ale to tak jak zawsze, standardziku. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, na dole czerwony guziczek, jak najszybciej go naciskacie, wyzwanie dla was. Jak szybko to zrobicie, możecie napisać w komentarzu, że udało wam się zasubskrybować i zostawić lajka w 2,5 sekundy. Ja teraz wam liczę, 1, 2, 3, 4, 5. Więc w tym czasie, kiedy zostawiliście, piszcie w jakim czasie, dobra. A, i wyzwanie dla was, żeby nie było za łatwo, wyzwanie dla was, nie wbijacie ostatnio w ogóle limit łapek, to jest bardzo smutne. 1000 lajków pod tym odcinkiem, już wam zmniejszam co chwila, 1000 lajków pod tym odcinkiem. Zobaczymy, czy wam się uda. To jest wyzwanie dla was, 1000 lajkaczy. Mam nadzieję, że pod Pet Simulatorem wyjeczką będzie 1000 lajkaczy, bo jeżeli będzie, to ja może znowu te pety nazbieram i znowu wam rozdam. Więc 1000 lajkaczy polecam tu zostawić, a my lecimy sobie do ostatniej krainki i pokażę wam, co będzie w kolejnym update'iku. Tak, lecimy sobie do ostatniej. W sumie do ostatniej trzeba polecieć, bo stamtąd będzie skierowanie do następnej. Więc drodzy widzowie, chciałem wam też powiedzieć w sumie, że nowy update przyniesie wręcz epickie peciory. Epickie, które mi się mega podobają. No chyba najlepsze pety jakiekolwiek widziałem w Pet Simulator i nie mogę się ich doczekać po prostu. I to wszystko zaraz wam pokażę, tylko dojdziemy sobie do ostatniej krainy. Teraz krainy jest tak fajnie dużo, że można latać, chociaż nie jest tak dużo jak to było w jedynce. Ale fajnie jest chociaż to, że jest ich więcej niż było na początku, tylko 3. Okej, okay, tu robimy Rainbow, ale ja na pewno ciekawe, czy będą Dark Matery. Ojej, ciekawe. Ale to pewnie jeszcze z 5 update'ów i za pół roku. Dobra, lecimy tutaj. Wow, dobra, lecimy i Vulcano, tak, jesteśmy. Jest to ostatnia mapa, która została udostępniona. Bez sekretu, niestety, mam nadzieję, że chociaż kolejne będą z sekretami. By było naprawdę fajnie, by kolejne były z sekretami. No i co? Jeżeli już jesteśmy na tej mapie, no tu widzowie wszyscy piszą, każdy jest tu zaciekawiony co i jak, a ja już wam pokazuję pierwszą rzecz, która będzie w update'cie, więc oglądajcie do końca, bo z każdą kolejną rzeczą będzie coraz lepiej, fajniej i ogólnie coraz lepsze, ciekawsze rzeczy mam do wam do prezentowania. Więc kolejne jajko będzie to. Takie oto jajko, w ogóle nie wiem, z jakimiś mackami. Wow, naprawdę fajnie, zobaczcie, tu jakieś macki fioletowe. Całe jajko też takie fioletowe, z czarnymi pęknięciami. No, epicko dla mnie to wygląda. Jest to League Gang, ogólnie nie ma... Ten napis to jest po prostu grupa, która te informacje wyciąga. Chciała się po prostu zareklamować, podpisać, więc do tego to jest. Ale ja od nich mam dostęp do tego i tak będzie wyglądało jajeczko. Tak jak widzicie, tu to jajeczko, to tamto będzie takie fajne, fioletowe. W ogóle to jest nawet połączone, zobaczcie. To tamte, nie, ale tamte jest, będzie może od dołu, będą macki wystawać od ziemi i łapać. O, to by było ciekawe. Tylko tu nie widać, żeby to od dołu szło. Tu widać, że tu się kończy. Może coś tam będzie. No dobra, no ale pewnie jesteście zaskiwieni, jak będzie pierwszy peciek z tego jajka. Tak, pierwszy peciek to będzie nietoperz. Pierwszy to będzie nietoperz, ma idealne ząbki. Złoty też ma białe ząbki fajne, czarne uszka, takie ciekawe, skrzydełka i nóżki. Taki fajny nietoperzyk będzie tutaj nam latał. No a mam coraz więcej tych screeny, więc drodzy widzowie, pamiętajcie, sub i like i zaraz wam pokazuję więcej, co jeszcze w ogóle mam. Dobra, kolejny pecior, chyba będzie wam dla was naprawdę ciekawy, co tu w ogóle mamy. O, tego ja bym chciał bardzo mieć. Żniwiarz, żniwiarz czarny z czaszką. Jakiś... Kurczę, zapomniałem, jak się nazywają te rzeczy, co noszą żniwiarze. Jak to jest? Żniwiarz... Żniwiarz nosi żniwiarkę. Nie, nie, no nie, nie, nie zapomniałem. Kosę! O, kosę, dobra. To jest kosa z taką fajną kosą. Tu złotą, złota kosa. No, fajna czaszka. Tu zrobiona jest. Kaptur... Kozacko to wygląda, mi się mega podoba. Możecie pisać w komentarzu, który pet wam się najbardziej podoba. Ale poczekajcie, obejście wszystkich i wtedy piszcie w komentarzu, który wam się najbardziej podoba z tych wszystkich, które wam pokażę. Lecimy do kolejnego. Jest to Willow Wisp. Jakiś duszek. Jakiś duszek. Mamy zwykłego duszka i golden duszka. On tu ma jakieś łezki na oczach, jakąś buźkę taką, nóżki i taki zwykły pecie, który wygląda, ma tylko twarz taką, taką straszniejszą troszeczkę twarz. No ciekawie.
Ja się nie mogę doczekać. Ale nie, najbardziej podoba mi się żniwiarz. Najbardziej mi się podoba żniwiarz i jeszcze jeden pet. Ale jaki? To zaraz się przekonacie. To jest epicki po prostu. Dobra, lecimy jeszcze. Tu mamy szkieleta. Tu mamy szkieletka. Fajny szkielet. Fajny, fajny. Taki nie jest jakiś ten, ale zobaczcie, ma tu jakąś rączkę. Dziwną taką, jakąś taką kość. To odstaje, z drugiej strony to samo, złoty jest też. Zwykła kość, minka, to bardziej tylko tutaj, o tak. No mi się na przykład ten tak średnio podoba. Ten tak też mi się średnio podoba, bo w ogóle tu nawet nie zmieniony, tylko oczy. Kolejny, jest to ghost, duch, szkielet i duch. To tu to jest jakiś duszek, tu jest duch, a tam to jest nie... A, patrzcie, tu jest duch, tu mamy ducha, a tutaj mamy duszę, wisp, albo jakiegoś, nie wiem jak to nazwać, coś takiego. Mamy ducha, który nie wygląda jakoś fajnie, by ten był lekko przezroczysty, tak nawet bardzo przezroczysty, że widać wszystko, co jest za nim. O, to by było naprawdę widoczne, że to jest duch. No i to wtedy fajnie wyglądało, a tak jest troszeczkę zły duch. Zły duch, taki straszący, to nie jest na pewno duszek Kacper, który był miły. To jest na pewno zły duch. No i drodzy widzowie. No, dostał ostatni pet, który podoba mi się najbardziej ze wszystkich. No ale co by to było, gdyby ja, no muszę otworzyć sobie jedną skrzyneczkę. Zobaczymy, czy w ogóle mi poleci. Bo pet ostatni podoba mi się najbardziej ze wszystkich petów. Jest po prostu niesamowity. I jeżeli ja bym miał pisać w komentarzu, który najbardziej mi się podoba, no to bym zostawił... To bym napisał na tego peta, którego zaraz wam pokażę. Okej, bierzemy tu. Tak, tak, wiem, że przeciągam, ale... Muszę expić. Pamiętajcie, expy są bardzo ważne. O, na przykład widzicie? Zobaczcie, ile expa może lecieć. O. No dobra, drodzy widzowie. No to już nie będę tego przeciągał. Rozwalę tą skrzyneczkę i wam pokazuję ostatniego pecika, który mi się najbardziej podoba. I dobra. Wow. Ufamy, dobra. Okej, bierzemy i ostatni pecior, już który mi się tutaj najbardziej podoba, już wam pokazuję. I jest to... Oto... Ten pet Agoni! Przecież Agoni, jeżeli dobrze pamiętam, była w Pet Simulator 1. Czy jest to jakieś nawiązanie do jedynki z petem? Tak, Agoni, z tego co pamiętam, była też w jedynce. Jeżeli wy też dobrze pamiętacie, Agoni była w jedynce. Też była w Gold i też była w Darmo... I to też był to jeden był z lepszych petów w ogóle, Agoni. To był chyba świąteczny, jeżeli dobrze pamiętam. Trzeci najlepszy, czy drugi najlepszy świąteczny, nie pamiętam dokładnie, ale no, zobaczcie na to. Mamy powrót peta z Pet Simulator 1 i naprawdę fajnie to wygląda. W ogóle zobaczcie, te potrójne skrzydełka, te włosy takie do góry, ta minka taka, o, konkretna. No mega mi się to podoba po prostu. Oczy takie białe, w ogóle nawet oczy nie, to takie po prostu błyski, które są zamiast oczu. Konkretna minka, te włosy, które idą do tyłu, skrzydła, o nie, ja Agony będę musiał mieć na pewno. W ogromnych ilościach, bo to mi się podoba najbardziej. No i tu macie wszystkie peciorki, które będą, czyli tak. Nietoperz, Reaper, jakaś dusza, duch, no dusza, to można nazwać duszę. Wisp. Wisp. Zaraz zobaczcie w ogóle tłumaczenie Wispa. To wam... Wisp. Wiech. Nie wiem. Już wam mówię. Nie wiem. Ja mówię, że to jest dusza po prostu. Szkielet, Agony i duch. No kurczę. Szkielet, Agony i duch. No kurczę, no. Muszę to mieć. Tego peta muszę mieć. Konkretny pecior. No, jest naprawdę fajny. Mi się tak podobają te pety z tego update'u, co będzie. Mam nadzieję, że będzie można... Nie, z Agonii będzie można robić Golda. Właśnie, przecież jest to. Co ja gadam, no. Troszeczkę już gadam głupoty. Ale tak, no chciałem na pewno, żeby sobie zrobić Goldy Agony. Bo to na 100% to będzie ten najlepszy pecik i mieć go w Goldzie... No, to będzie konkret po prostu. O, na koniec jeszcze wezmę tą skrzyneczkę. Mieć go w Goldzie takiego...
to patrzcie teraz na to. Te mają 150, najlepszy ma chyba 180 ten konik. Więc ile będzie miał Agonys? 300? Jo, to jakbym miał z 300, to ja bym się cieszył bardzo. Mieć takiego 300. No to konkrecior. W ogóle zobaczcie tak, no bo Agony może być porównywane do Flamortusu. No nie wiem, już Flamortusa, bo dam, ale miałem Flamortusa 119. A my tu robimy z Gryfona 27, 56 i dopiero robimy 140. A jak tu jest 119, robimy z niej 119, byśmy zrobili prawie że 200 i z 200 400, więc no tu może być nawet koło 400 mocy. No ja się nie mogę doczekać po prostu. Taką mocą to ja dużą skrzynkę będę rozwalał 2 minuty, a nie jak wcześniej w 40. I drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. No, widzimy się w kolejnych odcineczkach i pamiętajcie, lajki są bardzo ważne, subskrypcje też. Na razie, trzymajcie się.